Najważniejsze momenty z historii. Za początek państwa polskiego uznaje się chrzest Polski przyjęty w 966 roku przez Mieszka I z dynastii Piastów. Dzięki temu Polska dołączyła do grona chrześcijańskich państw Europy i przestała być celem krucjat przeciwko pogaństwu. Syn Mieszka, Bolesław Chrobry, po latach umacniania i powiększania kraju, w 1925 roku został koronowany na pierwszego króla Polski. Od XII do początku XIV wieku Polska przechodziła okres rozbicia dzielnicowego. Jej poszczególne prowincje rządzone były jak niezależne państwa. Ponownego zjednoczenia kraju dokonał król Władysław, który był wyjątkowo uparty i bardzo niskiego wzrostu. Dlatego ludzie nazywali go Łokieć. W XIV wieku, gdy Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski, władzę w Polsce przejęła dynastia Jagiellonów, wywodząca się z rodu wielkich książąt litewskich. W ten sposób Polska i Litwa zawarły strategiczny sojusz wymierzony przeciwko zakonowi krzyżackiemu, ich największemu wrogowi. W 1410 roku doszło do bitwy pod Grunwaldem, w której połączone wojska polskie i litewskie pokonały rycerstwo zakonu krzyżackiego. Była to jedna z największych bitew średniowiecznej Europy i wielkie zwycięstwo rycerstwa polskiego i litewskiego. XVI wiek w historii Polski nazywa się Złotym Wiekiem. Polska była wtedy bogata i silna. Rozkwitało życie naukowe i kulturalne. Panowała tolerancja religijna. Polska i Litwa zawarły Unię i stały się praktycznie jednym państwem, które nazwane zostało Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Pod koniec XVI wieku król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. W XVII wieku nieustannie gnębiły Polskę niepokoje społeczne, rewolty kozaków na Ukrainie oraz wojny ze Szwecją, Rosją, Hanatem Krymskim i Imperium Osmańskim. W 1683 roku król Jan III Sobieski przybył z odsieczą oblężonemu przez Turków Wiedniowi. W czasie Bitwy Wiedeńskiej szarża polskiej jazdy pancernej, husarii, przełamała szeregi wojsk tureckich i przesądziła o zwycięstwie. W XVIII wieku osłabiona wojnami Polska nie miała już siły stawić czoła coraz bardziej potężnym sąsiadom – Austrii, Prusom i Rosji. W drugiej połowie XVIII wieku doszło do trzech rozbiorów Polski, przeprowadzonych przez te państwa. Ostatni rozbiór nastąpił w 1795 roku. Polska została wymazana z mapy Europy. W XIX wieku Polacy kilkakrotnie podejmowali walkę w celu odzyskania niepodległości. Niestety wszystkie próby kończyły się klęskami. Największe powstania narodowe wybuchały zawsze na ziemiach zaboru rosyjskiego. W 1830 roku w powstaniu listopadowym uczestniczyły regularne polskie oddziały wojska. Powstanie styczniowe w 1863 roku miało charakter wyłącznie partyzancki. Wybuch I wojny światowej przyniósł Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski, naczelnik odrodzonego Wojska Polskiego, ogłosił niepodległość Polski. W sierpniu 1920 roku w bitwie pod Warszawą wojska polskie pokonały armię bolszewicką. To zwycięstwo uratowało niepodległość Polski, a także zatrzymało marsz rewolucji komunistycznej na zachód Europy. Przez 20 lat Polska była niepodległa, lecz zarówno Hitler jak i Stalin uważali, że Polska znów powinna zniknąć z mapy Europy, a tajne porozumienie Ribbentrop-Mołotow przypieczętowało jej los. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. 17 września od wschodu weszła Armia Czerwona. Polska pogrążyła się w mroku krwawej okupacji. Polacy kontynuowali walkę, konspiracyjną w kraju i zbrojną na wszystkich frontach II wojny światowej. W 1944 roku w okupowanej stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie, które okazało się tragiczne w skutkach. Zginęło ponad 200 tysięcy warszawiaków, a miasto zostało zupełnie zniszczone. Po
1945 roku Polska odrodziła się, lecz okrojona, przesunięta terytorialnie i zależna od Związku Radzieckiego. Nastąpił okres władzy komunistycznej. W 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W 1980 roku powstała Solidarność, opozycja demokratyczna, która doprowadziła do rozmów Okrągłego Stołu w 1989 roku, zakończonych transformacją ustrojową. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne sprawiły, że już 10 lat później Polska stała się członkiem NATO, a w 2004 roku została przyjęta do Unii Europejskiej, w której obecnie odgrywa ważną rolę. W 2011 roku Polska stanęła na czele Rady Unii Europejskiej, natomiast w 2012 roku wraz z Ukrainą zorganizowała Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 10 kwietnia 2010 roku wydarzyła się największa tragedia w historii współczesnej Polski. Katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku, podczas której zginęła para prezydencka oraz przedstawiciele parlamentu, ministerstw, sił zbrojnych, duchowieństwa, organizacji społecznych i inni.